Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Alessandro, a to premierowy materiał z Pentagon Challenge z gry Football Manager 2017. Długo zapowiadana seria wreszcie ma dzisiaj swoją premierę. No i tutaj postanowiłem, abyście to wy zadecydowali, w jakim wariancie tę serię sobie rozegramy. Czy będzie to Pentagon Challenge w wydaniu europejskim, czyli założeniem było wygranie wygranie Ligi Mistrzów z 5 klubami z najsilniejszych lig Europy, czy jednak Pentagon Challenge w wydaniu tradycyjnym, czyli wygranie Ligi Mistrzów bądź ich odpowiedników na 5 różnych kontynentach. Tutaj wyniki głosowania były niezwykle burzliwe, podobnie jak dyskusja, no i naprawdę raz prowadziła wersja europejska, raz wersja tradycyjna i ostatecznie w całym głosowaniu wzięło udział 419 osób. Wszystkim z tych osób bardzo serdecznie dziękuję za właśnie wzięcie udziału w tej ankiecie i minimalną liczbą głosów 52 do 48%, 218 głosów było za rozwiązaniem tradycyjnym, natomiast 201 osób za rozwiązaniem europejskim. Zatem gramy sobie Pentagon Challenge w wydaniu tradycyjnym. Moim zadaniem na ten rok w tej serii będzie wygranie Ligi Mistrzów lub jej odpowiedników na 5 różnych kontynentach. Czy się to uda? Mamy rzecz jasna czas do premiery 2018 Football Managera, oczywiście 2018, tak więc startujemy z karierą i widzimy się przy wyborze lig. No i moi drodzy, jesteśmy zatem już w ekranie, w którym wybieramy sobie ligi. Rzecz jasna 5 kontynentów, wszystkich tych 5 kontynentów musimy sobie wybrać kraje, w których potem będziemy grać sobie karierę. Zatem oczywiście z Azji wybieramy sobie Chiny, również weźmiemy sobie Koreę Południową i ewentualnie możemy sobie wziąć jeszcze Indię. Myślę, że nie będziemy tutaj wybierali wszystkich lig. W tych 3 ligach ewentualnie, kiedy trafię do Azji, będę chciał tutaj zdobyć Ligę Mistrzów. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, no to myślę, że spokojnie możemy sobie wybrać wszystkie 6. Afrykę mamy tutaj dostępną tylko Ligę RPA, zatem ją sobie wybieramy. Amerykę Północną, Meksyk i USA tutaj również. No i Europa, oczywiście tutaj Europa, rzecz jasna, jak zawsze w FM-ie ma najwięcej lig do wyboru, zatem tych lig wybierzemy sobie całkiem dużo. No i zaczniemy rzecz jasna od Anglii, później przejdziemy sobie do Belgii, następnie Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szkocja, Szwajcaria, Włochy, Turcja i Ukraina. Tak więc tyle lig sobie wybierzemy i widzimy się rzecz jasna już przy tutaj konfigurowaniu naszego menedżera. Ja rzecz jasna rozpoczynam sobie tę karierę jako bezrobotny menedżer, tak więc już za chwilkę widzimy się z powrotem. Tak wygląda zatem, moi drodzy, zestawienie lig, wszystkich lig, które sobie wybrałem. Zatem no rzecz jasna tutaj oczywiście prócz Europy tylko ekstraklasy, tylko te najwyższe ligi sobie powybierałem z innych kontynentów, natomiast w Europie, w tych najważniejszych krajach, czyli typu Niemcy, Włochy, tutaj również rzecz jasna Anglia, Hiszpania, tutaj powybierałem sobie właśnie niższe ligi, no i prawdopodobnie tamtą naszą karierę rozpoczniemy, ponieważ chciałbym, aby została ona rozpoczęta w Europie, abyśmy właśnie najpierw na starym kontynencie wygrali Ligę Mistrzów, a następnie dopiero kroczyli do innych kontynentów. Gramy rzecz jasna na ogromnej bazie danych, no na pewno troszeczkę potrwa, zanim tutaj cała baza danych nam się wczyta, tak więc tak jak już mówiłem, widzimy się w kolejnym ekranie, gdzie będziemy konfigurować naszego menedżera. Zatem moi drodzy, witam serdecznie z powrotem, jesteśmy właśnie w ekranie wyboru profilu naszego menedżera. Tutaj troszeczkę zmieniłem, jak widzicie, jego wygląd względem tego profilu, którym prowadzę FC Parmę, tak dla lekkiej odmiany. No i teraz przechodzimy do bardzo istotnej kwestii w tej serii, czyli wybieramy sobie atrybuty, wybieramy sobie licencje, wybieramy sobie również doświadczenie piłkarskie. Tutaj, tak jak już mówiłem, rozpoczynamy jako bezrobotny menedżer z niską reputacją, tak więc nie będę tutaj od razu dawał kontynentalną licencję pro. Damy sobie oczywiście krajową licencję A, no i tutaj również damy sobie może zamiast niedzielny piłkarz to ewentualnie zawodowiec poziom lokalny, o może taki tutaj sobie styl wybierzemy. No i tutaj te atrybuty myślę, że zostawimy sobie takie, jakie Były tutaj, mamy do wyboru rzecz jasna amator, niedzielny piłkarz i tak dalej. Damy sobie zawodowiec poziom lokalny, tak żeby ten menadżer nie był aż takim typowym amatorem. Tak więc no tutaj myślę, że takie doświadczenie piłkarskie będzie jak najbardziej w porządku i tak ono nie pozwoli nam na zatrudnienie w dobrych klubach. Na razie rzecz jasna musimy rozpocząć na niskim pułapie, w niskiej lidze, aby potem piąć się po tych właśnie szczeblach kariery i ostatecznie wygrać Ligę Mistrzów najpierw w Europie, a potem w innych, na innych kontynentach świata, tak więc myślę, że tak będzie dobrze. Tutaj poziom dyscypliny, zdolność do adaptacji, ofensywa, technika, tak sobie zostawiamy, tak więc przechodzimy, moi drodzy, do poszukiwania klubu. Przywitała nas od razu, tak jako bezrobotnego menadżera, ekranem, który pokazuje wszystkie kluby, które poszukują obecnie menadżera oraz wszystkie zagrożone posady, czyli wszystkich menadżerów, którzy są bliscy utraty pracy. No i zatem, moi drodzy, jeszcze zanim przejdziemy do poszukiwania klubu, ja jeszcze nieco może powiem o formie tej serii, ponieważ zawsze myślę, że fajnie byłoby, żebyście na początku tutaj mieli świadomość, jakim sposobem ta seria będzie rozgrywana. Zatem myślę, że około 2-3 mecze na odcinek. Nie będziemy sobie robili cięć, tak jak jest to w karierze FC Parmą, pomiędzy poszczególnymi sytuacjami w meczu, no ale rzecz jasna będziemy robili sobie cięcia pomiędzy meczami. Będzie to również, tak jak już mówiłem, 2-3 mecze na odcinek. Będzie również sporo meczów, które będę rozgrywał poza anteną. Wszystko po to, aby ta seria, aby ta kariera była prowadzona jak najszybciej i abym po prostu wyrobił się w rok, wygrać właśnie te wszystkie Ligi Mistrzów lub ich odpowiedniki na wszystkich kontynentach. Zatem teraz poszukam sobie pierwszego zespołu w tej mojej karierze. Mamy 1 lipca 2016 roku i właśnie w ten dzień sobie tej pracy właśnie rozpoczniemy sobie właśnie szukanie zatrudnienia. Zatem ja pójdę może troszeczkę na skróty i tutaj wybiorę sobie urlop, tutaj zaznaczę sobie, aby gra składała za mnie tutaj propozycję, ubieganie się o pozycję menadżera w dowolnym klubie, no i damy sobie urlop na czas nieokreślony i rzecz jasna poczekamy, aż tutaj będzie jakaś przerwa, aż gra się zatrzyma tutaj i pojawią się poszczególne oferty. Zatem trzymajcie kciuki, żebym znalazł jakiś fajny klub. Czekamy na pierwsze oferty. No i już w pierwszy dzień poszukiwania zatrudnienia mamy pierwszą ofertę. Jest to oferta z klubu Incheon United. Jest to liga koreańska, zatem ja na razie rzecz jasna nie jestem zainteresowany pracą na innym kontynencie niż Europa. Bynajmniej na początku tej kariery na pewno nie będę szukał zatrudnienia poza Europą, tak więc oczywiście ofertę tę odrzucamy i szukamy dalej. Dotarliśmy zatem już do 20 dnia lipca. Pojawiła się kolejna oferta, tym razem z Ligi Chińskiej, z klubu Huangzu Green Town. Jednak jest to zespół, który w tym momencie po 18 seriach spotkań zajmuje miejsce w strefie spadkowej w chińskiej ekstraklasie. Zatem z tej propozycji raczej również nie skorzystam. No i oczywiście szukamy dalej. Mamy końcówkę lipca. Kolejna propozycja z Ligi Koreańskiej, z klubu Gwangju FC. Klubu, który aktualnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli koreańskiej ekstraklasy. Zatem tą propozycją również nie jestem zainteresowany i szukamy sobie dalej. Aż do października przyszło mi czekać na kolejną propozycję pracy. Przyszła ona z naszej rodzimej pierwszej ligi, z klubu Wigry Suwałki, który w tym momencie słabo radzi sobie w pierwszej lidze i jest na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. Tak więc tutaj przeprowadziłem sobie oczywiście rozmowę kwalifikacyjną, którą jak widzicie przeszedłem pomyślnie i zarząd klubu Suwałk, konkretnie jej prezes pan Dariusz Mazur, złożył mi propozycję kontraktu na 9 miesięcy, czyli do końca bieżącego sezonu. Tutaj płaca to jest 457 euro tygodniowo. No klub oczywiście nie ma zbyt wysokiego budżetu płacowego. W ogóle zerknijmy sobie tutaj na zespół Wigry Suwałki. To jest drużyna, dla której jest to drugi sezon z rzędu na zapleczu ekstraklasy. Zespół, który tutaj dysponuje, no powiem szczerze, troszeczkę umiarkowanie dobrą kadrą. Jest tutaj na pewno kilku ciekawych piłkarzy, aczkolwiek no trudno tutaj doszukiwać się jakichś gwiazd, nawet pierwszej piłkarskiej ligi. Tak więc zerknijmy sobie tutaj jeszcze oczywiście na taką ogólną charakterystykę tego klubu. Klub założony w 1947 roku. Tutaj spójrzmy również na bardzo istotną sprawę, czyli obiekty treningowe. Mamy podstawowe obiekty treningowe, obiekty młodzieżowe poniżej przeciętnej, stadion tylko 2910 miejsc, tak więc no byłoby to naprawdę trudne zadanie prowadzenie klubu Suwałk, a ja mam jeszcze kilka dostępnych propozycji, kilka alternatyw, tak więc myślę, że po prostu tę propozycję sobie ewentualnie opóźnimy, no i zobaczymy, czy jeszcze jakiś klub ewentualnie byłby w stanie się po mnie zgłosić. Tutaj zarząd klubu Wigry Suwałki zgadza się na odłożenie w czasie tej decyzji, tak więc szukamy dalej pracy. No i wreszcie, moi drodzy, po bardzo długim czasie poszukiwanie zatrudnienia udało mi się znaleźć klub, w którym rozpoczniemy tegoroczną edycję Pentagon Challenge. Niestety trwało to tak długo, że nagranie tej części materiału musiałem przełożyć na następny dzień. Bardzo oczywiście serdecznie przepraszam Was za fakt, że przez to pierwszy odcinek z Pentagon Challenge troszeczkę się opóźnił. Natomiast no, nie chciałem po prostu rozpoczynać w klubie z problemami, w klubie, który bił się o utrzymanie, w klubie, który miał bardzo niski budżet. Chciałem po prostu, aby ta kariera była rozpoczęta w zespole, który naprawdę dałby mi możliwość rozwoju. Jak oczywiście doskonale widzicie, nie skorzystałem jednak z oferty Wigry Suwałki i ostatecznie moim pierwszym pracodawcą będzie zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała. Spójrzcie, jaką mamy datę, 27 kwietnia, zatem już prawie cały ten pierwszy sezon mamy za sobą. Sezon, w którym intensywnie poszukiwałem zatrudnienia. Naprawdę było mnóstwo klubów, które składały mi propozycje rozmowy kwalifikacyjnej, ale jednak, jak się później okazało, żadna z tych ofert nie była na tyle satysfakcjonująca, aby mógł właśnie pracę w tym zespole rozpocząć. Może tutaj tak na szybko zobaczymy sobie, jakie to były zespoły. Oczywiście tutaj tych Dużo tych newsów niestety się pokasowało, zostało tylko w zasadzie kilka. Mamy tutaj z Ligi Włoskiej, w ogóle tutaj trzeciej Ligi Włoskiej, może miałem oferty z naprawdę bardzo fajnych klubów, na przykład tutaj z Wenecji, z Como, było też ze Sieny, z Piacenzy, było z Livorno, zatem zespołów takich dosyć dobrze znanych we Włoszech, no to jednak rzecz jasna uznałem, że będzie bezsensowne rozpoczynanie właśnie tej kariery również we Włoszech, ponieważ moją drugą serię prowadzę właśnie z zespołem trzeciej Ligi Włoskiej FC Parmą, tak więc no, uznałem, że dwie kariery jednocześnie w tej samej lidze to byłby totalny bezsens. Były również oferty z niskich lig angielskich, z czwartej, gdzieś tam czasem przewijały się z trzeciej ligi angielskiej, ale to były zespoły, które walczyły po prostu sobie o utrzymanie i zajmowały miejsce gdzieś tam w końcówce, później jak się okazywało. Tak więc no cóż, było oczywiście kilka bardzo interesujących ofert, może pokrótce Wam tutaj naświetlę. Był taki klub jak New England Revolution, to był klub, który właśnie złożył mi propozycję rozmowy kwalifikacyjnej, no i tak sobie myślę, kurczę, może jednak rozpoczniemy karierę za oceanem w lidze MLS, jednak ostatecznie nie udało mi się tej rozmowy kwalifikacyjnej przejść pomyślnie, mimo że tutaj New England Revolution to był naprawdę świetny klub, znakomitym zapleczem, proszę bardzo, tutaj stadion na 66 tysięcy widzów, doskonałe obiekty treningowe, no ale niestety nie udało mi się znaleźć zatrudnienia w tym zespole, miał naprawdę sporo takich bardzo ciekawych zawodników i był dobrą bazą właśnie na objęcie swojej pierwszej posady menadżera w tej karierze. Tutaj widzimy, pokazuję Wam kilku ciekawych piłkarzy, a tutaj może mniej taki dobry zawodnik, ale na pewno wielu zawodników tutaj było naprawdę bardzo fajnie, jak patrzyłem sobie na kadrę. No ale tak jak już mówiłem, niestety nie dostałem propozycji ostatecznie kontraktu z New England Revolution. Byłem również w Łęcznej, właśnie na rozmowy kwalifikacyjne i tutaj również miałem objąć stanowisko menedżera zespołu Górnika. Niestety jednocześnie rozmowy toczyły się z innymi menedżerami, no i koniec końców tutaj Ryszard Tarasiewicz został menedżerem klubu Górnika Łęczna. No ciężko stwierdzić, czy był to dobry ruch, ponieważ jak widzicie teraz Łęczna zajmuje ostatnie miejsce w grupie spadkowej i właśnie już zakończyły się rozgrywki sezonu zasadniczego, no i po tym sezonie zasadniczym właśnie drużyna z Łęcznej wylądowała na ostatnim miejscu, tak więc no, śmiem twierdzić, że ja zająłbym pewnie miejsce wyższe, no ale trudno tutaj, jeżeli tak postąpili włodarze zespołu Górnika, no to po prostu ich strata. Tak jak już mówiłem, klubów było naprawdę sporo, jednak ja tutaj sukcesywnie odrzucałem te propozycje rozmów kwalifikacyjnych. Wiele było również właśnie z Ligi Chińskiej, z Ligi Korei Południowej, ale to były zespoły bardzo słabe, zespoły walczące o utrzymanie, zespoły mające w swoich składach bardzo wielu krajowych piłkarzy z po prostu śmiesznie niskimi atrybutami, zatem no po prostu cały czas, w miarę upływu czasu liczyłem, że trafi się coś fajnego, no a kiedy składałem propozycje, w zasadzie te propozycje składały się automatycznie, ponieważ ja sobie zaznaczyłem tylko tutaj, proszę bardzo, urlop, tak jak już mówiłem, ubiega się o pozycję menedżera dowolny klub, czas nieokreślony, urlop, no i po prostu gra zatrzymywała się w momencie, kiedy jakaś propozycja rozmowy kwalifikacyjnej się pojawiła. Tak było bardzo wiele razy, no niestety żadna z tych ofert nie była, tak jak już mówiłem, zresztą satysfakcjonująca i właśnie 27 kwietnia dostałem propozycję pracy w zespole Podbeskidzia Bielsko-Biała, no i z tej propozycji postanowiłem skorzystać. Dlaczego akurat zespół z Bielska? Czy Polska to będzie dobry kraj na to, żeby tutaj wystartować? Czy nie lepiej było na przykład wystartować w trzeciej lidze angielskiej bądź w trzeciej lidze hiszpańskiej i po prostu tutaj stamtąd byłoby łatwiej już do tych lepszych klubów właśnie w danym kraju? Tutaj uznałem jednak, że Podbeskidzie to jest dosyć solidny zespół jak na początek. Dlaczego? Zespół, który ma naprawdę bardzo, myślę, przyzwoitą kadrę. To raz. Piłkarze już wiekowi, tutaj średnia wieku jest dosyć wysoka. Ja Wam tutaj może nakreślę, o proszę bardzo, tutaj piłkarze, no wielu z nich jest już blisko 30, niektórzy nawet już dobijają do 35 lat, jest kilku młodych piłkarzy, ale dosyć słabych, tak więc na pewno zmianę pokoleniową w Bielsku trzeba by zrobić, natomiast tutaj widzicie, na ten moment zespół Podbeskidzia zajmuje 4. miejsce w polskiej pierwszej lidze i do końca w zasadzie bił się tutaj o awans do Ekstraklasy. No w zasadzie tego awansu, ten awans już będzie ciężko wywalczyć, bo jest 6 kolejek do końca, a my mamy 8 punktów straty do wicelidera GKS-u Tychy, czyli do tego ostatniego miejsca, które tutaj gwarantuje awans do Ekstraklasy, tak więc raczej już w tym sezonie awans do Ekstraklasy byłby prawdziwym cudem, natomiast na pewno będzie to zespół, który będzie bił się bez wątpienia o awans do Ekstraklasy w przyszłym sezonie już pod moją wodzą, tak więc na pewno naszym celem na przyszłe rozgrywki będzie właśnie wywalczenie tego awansu i zagranie już w najwyższej klasie rozgrywkowej na przyszły sezon. Co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć? Zastanawia mnie też fakt, dlaczego mój poprzednik, czyli Jan Kocjan, dosyć znany w Polsce, słowacki menedżer m.in. z prowadzenia chorzowskiego Ruchu, również szczecińskiej Pogoni, został zwolniony, skoro miał naprawdę przyzwoite wyniki, 13 zwycięstw, 6 remisów, 8 porażek, nie pracował w klubie z Bielska nawet roku, tak de facto, miał nawet, tak jak widzicie, całkiem fajne te wyniki, natomiast no świadczy to oczywiście o tym, że wymagania w Bielsku są dosyć wysokie, tak więc no, czy ja im podołam? Mam nadzieję oczywiście, że tak, tak więc teraz może nie zajmujmy się już naszym, już byłym menedżerem naszego klubu, a po prostu podpiszmy sobie kontrakt z Podbeskidziem, może tutaj sobie troszkę poproszę o wyższą pensję, mamy kontrakt na rok, po awansie najwyższej ligi będę mógł otrzymać podwyżkę w wysokości 15% pensji, redukcja zarobków po spadku, no to raczej nam nie grozi, możemy sobie nawet na 60%, raczej nie wyobrażam sobie, abyśmy w przyszłym sezonie spadli z pierwszej ligi, tak więc zaproponujmy, no, zarząd z klubu z Bielska i jego prezes pan Tomasz Mikołajko jak najbardziej przystał na tę moją propozycję, zatem nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu sfinalizować całą transakcję, no i w tym momencie możemy czuć się już nowym menedżerem klubu Podbeskidzie Bielsko-Biała. Oczywiście zostajemy przywitani, jak zwykle, tradycyjnie w nowym zespole, tradycyjnie sobie tutaj również bierzemy udział w spotkaniu, szybko przejdę przez te wszystkie tutaj odpowiedzi. Tutaj rozmowa z prezesem, również rozmowa z naszym asystentem, którym jest Dariusz Fornalak. Bardzo proszę, że mógłbym wysłuchać opinii. Czy chciałbyś, abym zorganizował spotkanie z resztą sztabu? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Czy oczekujesz ode mnie jakiś elemencie? Na razie nie oczekuję. Do widzenia. Prośba do zarządu. Na razie nie będziemy żadnych próśb składać. No i oczywiście zostaliśmy przywitani w klubie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Tutaj spójrzmy, jakich zawodników mamy wypożyczonych do klubu. To jest Szymon Lewicki, a zresztą kadrę Wam może przedstawię później. Na razie zobaczmy sobie raport o kontuzjach. Jest 4 piłkarzy kontuzjowanych. Gracjan Choroszkiewicz 3 do 4 tygodni, Ariel Wawrzyk 5 do 6 tygodni, Szymon Szymański 5 miesięcy. No tutaj bardzo poważna kontuzja naszego młodego środkowego pomocnika i Maciej Welsz 2 tygodnie, infekcja wirusowa, ale on jest wypożyczony z naszego zawodnika. Tutaj również mamy jednego niezadowolonego zawodnika, którym jest Damian Chmiel. Następujący piłkarze mają problemy, o których chcieliby z Panem porozmawiać. Zerknijmy, jaki tutaj problem ma nasz zawodnik, 29-letni skrzydłowy Damian Chmiel. Zerknijmy, co tutaj dolega naszemu zawodnikowi. Jest niezadowolony z braku specjalisty od treningu ofensywnego. O proszę bardzo, tutaj dosyć słuszna uwaga, że również będzie trzeba temu sztabowi szkoleniowemu bardzo bacznie się przyjrzeć. Uważa, że klubowi brakuje głębi w obronie. Dobrze, zatem z tego wynika, że chyba mamy zbyt mało naprawdę takich solidnych obrońców, tak więc myślę, że również tą sprawę trzeba poprawić. Media społecznościowe oczywiście akceptujemy, tutaj te wszystkie subskrypcje. Zerknijmy również na zawodników, których możemy wyznaczyć jako kapitana i wicekapitana. Tutaj Marek Sokołowski, wicekapitan Damian Chmiel. Myślę, że tak może zostać jak najbardziej. Marek Sokołowski oczywiście niezwykle doświadczony, już w zasadzie prawie 40-letni piłkarz, tak więc jak najbardziej jemu tutaj powierzamy rolę kapitana. No i proszę bardzo, przechodzimy do ogólnej charakterystyki naszego zespołu, czyli Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie, klub założony w 1995 roku, zatem klub o 6 lat młodszy ode mnie samego, który jest obecnie zespołem występującym w pierwszej lidze. W minionym sezonie spadliśmy o rozgrywek Ekstraklasy, a pierwsza liga będzie dla nas zupełnie nowym doświadczeniem. No nie tak do końca nowym, ale tutaj oczywiście takie sformułowanie w FM-ie zawsze widnieje. Klub rozgrywa mecze na stadionie miejskim w Bielsku-Białej, posiada zadowalającą bazę treningową i przeciętne obiekty młodzieżowe. Zawodnicy klubu trenują na stadionie Dankowice. Zespół rezerw rozgrywa swoje mecze na stadionie Na Górce. Podbeskidzie nie ma na swoim koncie większych sukcesów. Gablota wciąż czeka na zapełnienie. Tutaj Podbeskidzie drugi raz zajęło drugie miejsce w polskiej drugiej lidze, jeden raz w 2011 roku. Zatem tutaj raz udało się tylko wygrać polską drugą ligę południową. Tutaj spójrzmy, baza treningowa oceniona na 2 gwiazdki, obiekty młodzieżowe ocenione na 1 gwiazdkę. Tutaj bardzo fajnie, że mamy te podpisy, w jakich miejscowościach, bo to zazwyczaj w większości przypadków tak bywa, że w danych miejscowościach kluby trenują, nie w tym mieście, w którym mają swoją siedzibę, w którą rozgrywają mecze. No i tutaj mamy jeszcze raport od naszego asystenta Dariusza Fornalaka na temat naszego klubu. Tutaj spójrzmy na pozytywne strony. Piłkarze bardzo precyzyjnie przyjmują piłkę, co dowodzi ich umiejętności technicznej. Skuteczność odbiorów na poziomie 78%. Najlepszy wynik w rozgrywkach, proszę bardzo. Skuteczność główek 76% to najlepszy wynik w rozgrywkach. Zatem proszę bardzo, w niektórych tutaj aspektach gry jesteśmy najlepsi w lidze, mimo że nie zajmujemy miejsca pierwszego. Aktualne ustawienie 4-2-1-3. Szeroka wydaje się skuteczne, stwarzając średnią liczbę 88 okazji bramkowych w 1367 minutach. Grając przeciwko ustawieniu 4-4-2 imponuje skutecznością, stwarzając średnią liczbę 30 okazji bramkowych na 561 minut. Gustavo Busatto to jest jeden z 3 zawodników posiadających odpowiednie umiejętności do gry na pozycji bramkarza. Najbardziej utalentowanymi młodymi zawodnikami należącymi do klubu są Mateusz Lis, Arkadiusz Jaworski i Karol Musiolik. 12 z 27 asyst do zagrania z prawej strony boiska, imponująca forma w meczach na własnym stadionie. Drugi wynik w lidze. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Robert Demian z 9 golami, numer 1 w rozgrywkach. Damian Jakubik to jeden z 3 zawodników, który gra jako prawy obrońca. Busatto to solidna opcja na bramkę, Jakubik to solidna opcja na prawą obronę. Istnieje spora rezerwa w budżecie płac, o to też mnie bardzo cieszy, że nie mamy żadnego tutaj dużego zadłużenia. Klub ma sporą liczbę zawodników, którzy potrafią podejmować dobre decyzje na boisku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie to wszystko przeczytać, ja może nie będę Was już tym zanudzał. Z takich jeszcze ważniejszych słaby stron naszego zespołu, 13 z 24 asyst rywali to podania. Tutaj to ustawienie sprawia, że rywale stwarzają 90 okazji w 1367 minut, no i tak dalej, i tak dalej. Mariusz Magiera to jedyny w zasadzie lewy obrońca w zespole. Daniel Feruga, jeden z niewielu piłkarzy mogących grać jako środkowy pomocnik. Michał Janota, jeden z niewielu piłkarzy, który może grać jako ofensywny pomocnik. Tak więc kilka pozycji tutaj oczywiście wymaga wzmocnienia. No i tutaj kilka jeszcze. Sztab szkoleniowy wymaga poprawy. Tak więc porady wstępne, tutaj podsumowanie. Oczywiście nasz asystent sugeruje nam, jakich piłkarzy ewentualnie możemy sprowadzić do klubu, jakich również tutaj możemy obsadzić, jeżeli chodzi o odpowiednie tutaj dla danych zawodników właśnie same fragmenty gry. No i tutaj jeszcze zostaliśmy przywitani przez zespół scoutów, który również tutaj sugeruje nam zawodników, których ewentualnie możemy do klubu sobie ściągnąć. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie. No oczywiście sztabem szkoleniowym rzecz jasna muszę się zająć, jak to zwykle bywa, zawsze przychodzi nowy menedżer do klubu, zawsze wprowadza, że tak się wyrażę, swoich ludzi do danego zespołu, tak więc podobnie będzie również z moim Podbeskidziem. No i jeszcze zerknijmy sobie tutaj oczywiście na skład, tutaj zerknijmy sobie na piłkarzy, których mamy do dyspozycji. No i oczywiście ja znowu nie mogę znaleźć głębi składu. No oczywiście tutaj w karierze Parmą, gdzieś tam właśnie tą głębię składu znalazłem, tutaj niespecjalnie. O, raport o zespole, głębia składu, no właśnie, teraz mi się przypomniało. No i zerknijmy sobie, jakich piłkarzy tutaj mamy do dyspozycji. Mamy dwóch dosyć solidnych bramkarzy, to jest naprawdę dobra opcja. Gustavo Busatto, mimo nie najlepszych atrybutów, 4 gwiazdki umiejętności, 4 gwiazdki potencjału. Brazylijczyk to jest drugi bramkarz, jeżeli chodzi o czyste konta w lidze. Tylko Łukasz Sapela z Miedzi Legnica jest lepszym piłkarzem od niego, to również oczywiście bardzo schlebia temu zawodnikowi. Rafał Leszczyński, nasz drugi bramkarz, piłkarz znany z tego, że jako zawodnik Dolkana Ząbki, pierwszoligowego, nadmienimy Dolkana Ząbki, został powołany do reprezentacji Polski przez Adama Nawałkę i nawet w tej reprezentacji Rafał Leszczyński zadebiutował. To jak widzicie ma jeden występ w reprezentacji na koncie. No i jedźmy sobie dalej, teraz przejdźmy do prawych obrońców. Damian Jakubik to jest nasz najlepszy, na ten moment prawy defensor, no wygląda całkiem solidnie, tak jak już mówiłem właśnie Sokołowski. Marek to jest z kolei 39-letni zawodnik, gracz, który ma tutaj do końca sezonu kontrakt, na pewno nie będziemy tego kontraktu przedłużać, to jest pewne, nie potrzebujemy już aż tak wiekowych zawodników w składzie. No i środkowi obrońcy, tutaj mamy Martina Barana, piłkarza, któremu również kończy się kontrakt, no i myślę, że jeżeli on ma tak dobre umiejętności i potencjał, warto ten kontrakt byłemu zawodnikowi Jagiellonii przedłużyć. Robert Mencel, również dosyć solidny środkowy obrońca, ale już troszeczkę słabszymi atrybutami, no ale ma te 3 gwiazdki umiejętności i potencjału, zatem uznajmy, że jest to również dosyć solidny bramkarz. No i Adam Deja to jest w zasadzie trzeci taki liczący się środkowy obrońca, 23-letni, dosyć młody, jeszcze może się troszeczkę tutaj rozwinąć, jak widzicie. No i następnie jest już ten właśnie Choroszkiewicz, to już jest taki typowy młodzian ze słabymi atrybutami, którego raczej się pozbędziemy po zakończeniu tegorocznych rozgrywek. Teraz przejdźmy może sobie do lewej obrony. Mamy tutaj 3 piłkarzy. Mariusz Magiera, doświadczony 32-letni zawodnik, który również jest chyba, o ile się nie mylę, drugim zawodnikiem pod względem liczby asyst w tym sezonie pierwszej ligi, tak więc naprawdę numer jeden, jeżeli chodzi o lewą obronę. No jego największa wada, już ma 32 lata. Tak więc będzie trzeba szukać powoli jego następcy. Teraz Ariel Wawrzyk, 25 lat, dosyć solidny zawodnik, ale tylko tyle, nic więcej. W dodatku skontuzjowany na 5 do 6 tygodni, leczy przepuklinę. Teraz przejdźmy do środka pola. Mamy tutaj również kilku dosyć ciekawych piłkarzy. Może zaczniemy jednak od... zaczniemy tutaj od środkowych pomocników. Daniel Feruga to jest numer 1, 28 lat, 2,5 gwiazdki umiejętności, 2,5 gwiazdki potencjału. Na pewno stać nas na lepszych piłkarzy. Jest również właśnie Adam Deja, który może grać i na pozycji środkowego obrońcy, i na pozycji środkowego pomocnika. Jest Damian Chmiel, Michał Janota i Szymański. Tutaj Szymański jeszcze może grać, ale również jest dosyć słabym piłkarzem. Tutaj, no zatem jak widzicie, środka pola nie mamy zbyt bogatego. Teraz przejdźmy może sobie do skrzydeł. Jest na prawym skrzydle Damian Chmiel, który może grać i na prawej stronie, i na lewej, i na środku, tak więc bardzo uniwersalny zawodnik. 4 gwiazdki umiejętności, 4 gwiazdki potencjału. Jest również znany z występów m.in. w Górniku, Koronie, Feyenoordzie Rotterdam. Michał Janota, 26 lat, tak więc jeszcze sporo przed nim. Myślę, że będzie solidnym piłkarzem, jeśli chodzi o pierwszą ligę na pewno. Jest właśnie Feruga, o którym już wspominałem. Ofensywna środkowa pomoc, tutaj obok tych dwóch piłkarzy, których wymieniłem, jest jeszcze Tomasz Podgórski, 31-letni zawodnik, który przecież, jak doskonale pamiętacie, robił furorę swego czasu w Piaście Gliwice, kiedy ten klub sięgał po tytuł wicemistrza Polski. Również mamy tutaj właśnie Chmiela, mamy jeszcze Sierpinę, byłego zawodnika Korony Kielce, który jest tutaj... wystawiony na sprzedaż i interesuje się nim Górnik Łęczna, zatem może jakieś fajne pieniądze za niego dostaniemy. Jeszcze wszystko się okaże w już wielkimi krokami zbliżającym się letnim okienku transferowym. No i jest również Słowak Józef Dolny, również jeszcze jedna opcja na lewe skrzydło, no ale... również zawodnik co najwyżej rezerwowy. No i napastnicy mamy dwóch solidnych zawodników. Robert Demian, no niestety kolejny zawodnik, którego tutaj dużym minusem jest już zaawansowany wiek, 34 lata, byłego króla strzelców, nawiasem mówiąc polskiej ekstraklasy. Był taki sezon, kiedy to, o właśnie, to był chyba ten sezon 12-13, kiedy właśnie Robert Demian 14 trafieniami w 30 meczach został królem strzelców ekstraklasy. To był duży wyczyn na pewno Słowaka. Szymon Lewicki jest również piłkarzem, który nadaje się do gry w pierwszym składzie, który ewentualnie może tutaj Roberta Demiana zastępować. No i to jest zawodnik, który tutaj jest niestety tylko wypożyczony z Arki Gdynia, no ale może w letnim okienku transferowym jakiegoś ciekawego zawodnika również na tę pozycję sprowadzimy. Jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, no to myślę, że tam również nie będzie zbyt dużego szału. Tutaj widzicie, że tutaj wszystkie dajmy sobie, o proszę bardzo, mamy oczywiście asystenta Dariusza Fornalaka, no, który no, mimo że jest dosyć znanym szkoleniowcem w Polsce, no nie grzeszy niestety atrybutami zbyt wysokimi. Jest Andrzej Wyroba, to jest koordynator pionu juniorskiego, no również te jego atrybuty no takie sobie, szału nie robią na pewno. Jest główny lekarz Dawid Szady, Marek Ociepka to jest nasz główny fizjoterapeuta, ma zdolności medyczne 14, zatem całkiem przyzwoicie. Jest Jakub Heller, który te zdolności medyczne ma na poziomie 7, jego na pewno się pozbędziemy, ponieważ nie potrzebujemy tutaj aż tak słabych fizjoterapeutów. Jest również główny scout Adrian Sikora, były znakomity przecież zawodnik Groklinu Dyskopoli, Grodzisk Wielkopolski. Pamiętacie właśnie pewnie tego piłkarza z występów w tamtym nieistniejącym już klubie. Jest Sławomir Cięciała, tutaj jest scout, a w obecnej chwili asystent właśnie tutaj człowieka, który pełnił funkcję w zasadzie głównego menedżera, czyli Arkadiusza Lazara. On był tutaj tym rezerwowym, tym awaryjnym menedżerem. O właśnie, tego słowa mi brakowało. Mamy również trenera bramkarzy bardzo słabego Jacka Felsza, ale to jest trener bramkarzy do lat 18. Jest również menedżer do lat 18 Wojciech Sadlok i jest menedżer zespołu rezerw Piotr Bogusz. No nie mamy nawet trenera bramkarzy, jak widzicie, pierwszego zespołu, zatem no mój asystent miał rację, cały sztab jest tutaj dosyć słaby i wymaga na pewno dużej liczby wzmocnień. Jeszcze możemy 3 trenerów zatrudnić, zatem bardzo fajnie się składa. Jeszcze możemy zatrudnić również kilku scoutów i jednego fizjoterapeutę i na pewno nie omieszkam sobie tego uczynić. Tak więc, moi drodzy, jeszcze może pokrótce zobaczmy sobie tutaj na historię zespołu Podbeskidzia, jak ona w ogóle wyglądała w ostatnich latach. No ostatnie sezony klub spędzał regularnie w Ekstraklasie, dopiero w sezonie 15-16, czyli sezon temu ostatnie miejsce w lidze i spadek do pierwszej ligi. No jak się okazało, niestety pewnie nie uda się awansować już w pierwszym sezonie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, no ale tutaj spójrzmy, od sezonu 10-11 Podbeskidzie grało regularnie w Ekstraklasie. No tam oczywiście biło się tylko i wyłącznie o utrzymanie, no nic więcej, nie jest to zbyt duża niespodzianka. Ta najwyższa pozycja w historii to jest 10. miejsce w Ekstraklasie w sezonie 2013-2014. Później, tak jak już mówiłem, 2 lata później spadek i ten sezon spędzony na zapleczu naszej Ekstraklasy. Zatem spójrzmy, niestety klubów partnerskich na razie jeszcze nie mamy. Może jakiś sobie znajdziemy, może gdyby to była na przykład Legia albo Lech, moglibyśmy za darmo wypożyczać utalentowanych piłkarzy z tamtych zespołów. No jak już Wam mówiłem, zadowalające obiekty treningowe, obiekty młodzieżowe niestety są poniżej przeciętnej. Nasz stadion liczy 15 316 krzesełek. Tak więc no nie ma tragedii, może tak tutaj ujmę to w skrócie. No i moi drodzy, to chyba tyle tutaj, jeżeli chodzi o całą tutaj charakterystykę mojego nowego zespołu. Zerknijmy sobie tutaj w ogóle jeszcze na kalendarz. No ostatnio rzeczywiście nie wiodło się zespołowi z Bielska, 5 meczów z rzędu bez zwycięstwa. No i myślę, że to mogło być ewentualnym powodem zwolnienia naszego poprzednika, czyli Jana Kocjana. Teraz czeka nas jeszcze, tak jak już mówiłem, 6 spotkań. Sandecja, Chrobry, Znicz Pruszków, Bytowia Bytów, Wisła Puławy, KS Kluczbork. Na szczęście na koniec gramy z tymi dosyć słabymi klubami, tak więc gdyby ewentualnie gdzieś tam pojawiła się jakaś szansa awansu do Ekstraklasy, gdyby zdarzył się cud, no to w tych ostatnich 3 kolejkach będziemy w stanie sobie to zapewnić, bo nie będziemy grali z żadnym zespołem z ligowej czołówki. Tak więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek z Pentagonu Challenge. Zatem rozpoczynamy w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Jeszcze króciutko na temat formy tego odcinka. Ja już oczywiście mówiłem na początku tego materiału o tym, ale teraz jeszcze tylko powtórzę, że tutaj będę grał mniej więcej 3 mecze na odcinek, będę robił również spotkania poza odcinkiem, tak aby po prostu ta kariera przebiegała dosyć szybko, ponieważ no, cel jest bardzo ambitny i dosyć długofalowy, czyli musimy zdobyć Ligę Mistrzów na 5 kontynentach, tak więc no nie pozostaje nic innego jak po prostu zabrać się do pracy, tak więc bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego pierwszego materiału i zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Myślę, że te 3 mecze rozegram sobie bez waszego udziału, tutaj dopracuję sobie taktykę, stałe fragmenty gry, skompletuję sobie sztab szkoleniowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i zobaczymy się na meczach kończących ten sezon ligowych rozgrywek, czyli mecze z Bytowią Bytów, Wisłą Puławy i MKS-em Kluczbork. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego pierwszego materiału i zapraszam serdecznie na kolejne odcinki z Pentagon Challenge. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia, na razie, cześć!